Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną taki sprytny bączek. O zapachu kaktusika od manufaktury wosku. Zapach na dzień dobry fajny. Kaktusowy taki, kurczę. No taki kaktus, kurczę. No, przyjemny. Naprawdę, a nawet jest napisane kaktus. No, tak się przyglądam butelką. Jest napisane kaktus. Co do produktu. Nie zrobił na mnie jakiegoś szału. Tak naprawdę jest nijaki. Nawet, powiem ci szczerze, że po dłuższym używaniu zaczął mnie męczyć ten zapach, bo jest mega intensywny. Produkt rozprowadza się średnio. Nie jest jakaś płynny, tak stawia opór. Kurczę, stawia opór. Mikrofibra, która już była naście razy piana. Godnemu chleb na myśli. Prana potrafi wyciągać te mikrowłoski. Wziąłem później nową.
K2 moją ulubioną i fajnie poszło, ok, ale opór w dalszym ciągu pozostał. Nie jest to jakaś płynna aplikacja. Przyciemnienia nie ma. Połysk też jakoś tam specjalnie bez szaleństwa tak naprawdę. Bez szaleństwa. Obok aplikowałem inny produkt polskiej firmy, który ma wejść dopiero do sprzedaży i jest o niebo lepszy, ale to niebawem. Myślę, że on już był. Był. Tak, był. Na pewno był. Tak naprawdę wolę drugą wersję. Zdecydowanie. Ten w ogóle mi jakoś tak... Tak, naprawdę bez szaleństwa. W ogóle nie było żadnych emocji, jarania się. A na mecie jest tak, kurczę, gdzie nie spoił. O, cudo. Dla mnie tak naprawdę osobiście bez szału. Dzięki za obejrzenie. Moją subiektywną opinię co do tego produktu znasz. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.